Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was gościć dzisiaj w kolejnym odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. A dziś będziemy mówić o relacji matki i córki. Obie niesamowicie zdolne, obie wykonują ten sam zawód, choć chyba byłoby nam trudno wybrać, która jest lepsza. Każda zachwycała swoje własne pokolenie. Dziś ich relacje są lepsze niż kiedykolwiek, choć nie zawsze było tak perfekcyjnie. Mało brakowało, a pani Krystyna mogłaby nawet stanąć na drodze do ślubu córki. Jeśli już się sprzeczają, to o co? Jak to się stało, że pani Grażyna Torbicka wykonuje ten sam zawód, co jej mama, Krystyna Loska? I czy pani Krystyna maczała w tym swoje palce? Dziś Wam to zdradzę, więc serdecznie zapraszam, żebyście ze mną zostali. Ale zanim o tym, to jeszcze muszę Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Ponieważ zbliża się Dzień Matki, czyli jeden z najważniejszych dni w roku. Myśląc o prezencie dla mojej mamy na tą szczególną okazję, zainspirowałam się swoimi własnymi odcinkami i postanowiłam podejść do sprawy biografii. Dlatego postanowiłam stworzyć dla mamy fotoksiążkę na kształt odcinków, które tutaj dla Was tworzę. Fotoksiążka zawiera najfajniejsze wydarzenia z jej życia. Ja osobiście uwielbiam fotoksiążki. Mam taką małą tradycję, że sama raz w roku zamawiam przynajmniej jedną ze wszystkim, co w danym roku się wydarzyło. I wiem, że moja mama też kocha fotoksiążki, więc wiedziałam, że ten prezent na pewno będzie trafiony w dziesiątkę. Tym bardziej, że już niejedną ode mnie dostała i sama mówiła, że chciałaby taką biograficzną z całego życia, więc zobaczcie, tutaj cofnęłam się aż do czasów młodości mojej babci. I jak sami widzicie, wszystko sobie tutaj mogłam dodać, spersonalizować, a dzięki fotoedytorowi to było naprawdę proste. Wystarczyło, że zgrałam zdjęcia z komputera albo z komórki, a jeszcze na dodatek, jeżeli tak jak ja tutaj macie do czynienia ze starszymi zdjęciami, jest to też bardzo fajna forma ich zachowania, tak żeby się dłużej nie niszczyły. Także jeśli spodobał Wam się taki właśnie pomysł na prezent dla mamy, to koniecznie zajrzyjcie do opisu, a także pierwszego komentarza, bo tam znajdziecie specjalny kod, z którym taką fotoksiążkę będziecie mogli kupić aż 35% taniej, a na przykład fotoalbum, fotoplakat albo fotoobraz 22% taniej. I od dzisiaj wiadomo, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, a szczęśliwa mama to mama wypoczęta, taka, która ma więcej cierpliwości, a niestety na co dzień przez gonitwę obowiązków i multum rzeczy do zrobienia, nie oszukujmy się, niestety nam to umyka, ale nie ma tego złego, ponieważ tutaj właśnie Printu przychodzi do nas z ciekawą propozycją. Z okazji Dnia Mamy Printu zorganizowało bowiem konkurs, w którym do wygrania jest wyjazd do spa o wartości 2500 zł. Jeśli macie ochotę na taki luksus, to wystarczy, że właśnie zainteresujecie się tym moim kodem, o którym Wam mówiłam, i wypełnicie zadanie konkursowe w odpowiedzi na pytanie. A Ty jak wykorzystujesz chwilę dla siebie? Wszystkie informacje o konkursie otrzymacie na maila po pobraniu kodu, także serdecznie Was zapraszam, bo na ten wyjazd możecie zabrać kogoś bliskiego, mamę, siostrę, przyjaciółkę, męża, kogo chcecie. Także myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby trochę uciec od obowiązków, a tymczasem zapraszam również na małą ucieczkę razem z moim odcinkiem. Choć wydawać by się mogło, że tak dużo łączy panią Krystynę i panią Grażynę, wybrały ten sam zawód. Obie były w swojej pracy, a pani Grażyna nadal jest rewelacyjna. Natomiast różni je naprawdę dużo, przede wszystkim temperament. Pani Grażyna jest większą indywidualistką, uwielbia pracę w samotności. Natomiast pani Krystyna, gdziekolwiek się pojawiała, szczególnie za kulisami swojej ukochanej telewizji, to od razu dodawała wiatru w żagle całej ekipie, była duszą towarzystwa. I przez to, że ma tak mocną osobowość, osobowość, która wpływa na innych, pani Grażyna przyznała, że od dzieciństwa była pod mocnym wpływem swojej mamy. Dorastałam z mamą, która od zawsze pracowała w telewizji, więc dla mnie to była codzienność. Ale gdy byłam mała, zdarzało mi się, że brałam do ręki coś, co przypominało mikrofon, stawałam na biurku taty i śpiewałam. Nie pamiętam już, kto był wtedy moim idolem, wspominała w wywiadzie. Pani Grażyna nie ukrywała jednak, że kiedy przyszła na świat, faktycznie obydwoje jej rodzice byli bardzo zajęci. Jednak nie miała żadnych pretensji o to, wręcz tchnęło ją to ku działaniu. Gdy się urodziłam, moi rodzice byli bardzo młodzi. Mama miała 22 lata, tata 26. Byli wtedy w pełnym uderzeniu. Każde bardzo intensywnie pracowało. Odwagę na swoje życie czerpałam z odwagi, jaką obserwowałam u nich. Jednak mimo, że faktycznie wiedziała, że mama od zawsze pracuje w telewizji, to jednak kiedy zorientowała się, że wiąże się to z popularnością, z rozpoznawalnością, przeżyła niemały szok.
Pamiętam pewien poranek, kiedy zobaczyłam na drzwiach szafy zawieszoną sukienkę, w której mama poprzedniego dnia występowała na spikerskim dyżurze w telewizji i w której zapowiadała dobranockę. O, a wczoraj pani w telewizji miała taką samą, powiedziałam, gdy odkryłam, że to jednak sukienka mamy, dotarło do mnie, że moja mama to ta pani z telewizji. Ale to stało się stosunkowo późno. Jako dziecko wiedziałam, to tak, mama była moją mamą rano, od momentu, kiedy się obudziłam, aż do chwili, kiedy wychodziła do łazienki. Gdy wychodziła z przyklejonymi rzęsami, umalowana, traktowałam ją już jak mamę telewizyjną. I potem wracała do domu, odklejała rzęsy i znów stawała się moją mamą. Zabawne, prawda? Ale pani Krystyna też dodawała ze swojej strony. Zabawne były sytuacje, gdy na przykład podróżowałam razem z Grażynką pociągiem i przykładowo nagle spotkały nas osoby i rozmawiały ze mną jak ze swoją dobrą znajomą. Trudno wtedy wytłumaczyć dziecku, że to jest znajomość jedynie jednostronna. A pani Krystyna wspominała, że mimo, że jej córka nie sprawiała jakichś wielkich kłopotów, to jednak od zawsze miała charakterek. Kiedyś pani przedszkolanka powiedziała, niech pani przyjdzie zobaczyć, jak zachowuje się córka. Przyszłam i co widzę? Wszystkie dzieci leżą i śpią, a moje dziecko siedzi i rozmyśla. I chociaż faktycznie rodziców bardzo często nie było w domu, pani Grażyna podkreślała, że nie była przecież jedynym dzieckiem w okolicy, które biegało z kluczem na szyi. Nie czuła się samotna, bo wiedziała, że dla rodziców, mimo że dużo pracują, dom był zawsze jednak najważniejszy. Wiedziałam, że jeśli mam uporządkowane wszystkie sprawy w domu, to mogę spokojnie zająć się pracą. Gdy na przykład miałam święta dyżur, przygotowywałam obiad wcześniej, żebyśmy zdążyli poświętować. Zanim wyjdę do pracy, dyżur kończył się zazwyczaj o północy, mówiła pani Krystyna. Jednak oczywiście gorzej tutaj było z otoczeniem, bo niestety dzieci popularnych rodziców płacą nieco za to, że ich mama czy tata pojawia się w telewizji. Ale pani Grażyna mówi, że starała się tego nigdy nie wykorzystywać. Nie oczekiwałam taryfy ulgowej z racji tego, że mam znaną mamę. Wręcz przeciwnie, stawiałam sobie wysoko poprzeczkę. Miałam to szczęście do fajnych i mądrych nauczycieli, zarówno w podstawówce, jak i potem w liceum w Warszawie. Ale pani Grażyna nie ukrywała, że była raczej córeczką tatusia. Jeśli chodzi o mamę, zdarzało im się ścierać, nie zawsze miały takie same poglądy. A przede wszystkim chyba największa wojna była o to, że pani Grażyna chciała wyjść za mąż w wieku 21 lat. Pani Krystyna nie chciała się na to zgodzić. Mama próbowała tłumaczyć mi, że jestem za młoda, na co odpowiedziałam, że kiedy ona wychodziła za mąż, to była o rok młodsza. Ale to już przeszłość. Dzisiaj jednak pani Grażyna mówi, że mocno zastanawia się, kiedy mama jej coś sugeruje, bo oczywiście to jest tak jak w takich etapach. Najpierw jak jesteśmy dziećmi, to rodzice są superbohaterami, potem nic nie wiedzą, a potem z biegiem czasu się okazuje, że jednak oni nam zawsze najlepiej doradzą. Ale pani Krystyna faktycznie potrafiła być uparta, a która mama nie jest. Jednak to jest tak, że najpierw wychowujemy to dziecko też z drugiej perspektywy, no a potem ono już swoje decyzje podejmuje. Jak nam się coś nie podoba, to trudno się z tym pogodzić. Z mamą dużo się nie dyskutuje, opowiadała pani Grażyna w jednym z wywiadów. Byłam bardziej skumplowana z tatą. Jak mama przy czymś obstawała, to na ogół ani tata, ani ja nie polemizowaliśmy. Mama jest pod znaku lwa, ma bardzo silny charakter, a ja bliźniak, jestem w stanie się dopasować. Ale właśnie, czy w związku z tym śladem tej mamy, która właśnie ma taki mocny charakter, łatwo było pani Grażynie wybrać ten sam zawód? Z jednej strony pewnie tak, ale z drugiej strony wiązało się to z wielkimi wymaganiami. Córki muszą odpierać zarzuty, że wszystko zawdzięczają swoim słynnym mamom. Mamy zaś wiecznie są pytane o nie mniej słynne córki i ich osiągnięcia. Najczęściej wolą nie mówić o sobie nawzajem. Ale bardzo często, mówię wam tutaj, jeżeli mówię właśnie o słynnych rodzicach i dzieciach wykonujących ten sam zawód, że raczej rodzice odradzają, bo już znają blaski i cienie, a te cienie w każdym zawodzie są dość duże, nawet jeżeli jest to tak ciekawy zawód. Natomiast pani Krystyna nie odradzała córce pracy w telewizji, wręcz przeciwnie, nieco ją namawiała. Mama zawsze uważała, że będę pracować w telewizji. No, przyznaj się, mamo, mówiła Grażyna. A pani Krystyna odpowiadała, przyznaję, ale byłam przekonana, że Grażyna pójdzie na politechnikę jak tata, bo była bardzo dobra w przedmiotach ścisłych. W ostatnim momencie zmieniła zdanie i wybrała wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Oczywiście pytałam ją często, co sądzisz o pracy w telewizji? Gdybym tego nie robiła, może szybciej trafiłaby do tego zawodu. Wygląda więc na to, że pani Grażyna nieco się buntowała przeciw mamie i dlatego musieliśmy na nią poczekać chwilę dłużej.
A sama pani Grażyna mówi, że mimo, że łatwo nie było, faktycznie odziedziczyła nieco predyspozycji po mamie. Wyssałam z mlekiem matki, niewątpliwie, ale tata był sceniczny, prawda mamo? Wspaniale przemawiać. Był działaczem sportowym, w ostatnim okresie prowadził też klub seniora w PZPN. Myślę, że każdy, jeśli ma trochę ambicji, mierzy się w życiu z tym, co sprawia mu największy kłopot. Jako dziecko byłam bardzo nieśmiała. Przy każdym publicznym wystąpieniu traciłam głowę. Jednak oczywiście to jarzmo sprawiało, że pani Grażyna marzyła o tym, żeby nie być jak mama, żeby nie być do niej porównywana. Starała się robić wszystko inaczej, ale z biegiem lat jej przeszło. Chciałam być inna, mówić inaczej niż mama, ale jak teraz słucham nagrań mamy z czasów jej młodości i moich początków, to widzę dużo podobieństw. Jesteśmy dziećmi swoich rodziców i czy chcemy, czy nie, będziemy porównywani. Sprawę ułatwiało na pewno to, że pani Grażyna jednak postawiła na swoim, wyszła za mąż i pracę zaczęła już pod innym nazwiskiem niż jej mama. Nie wszyscy więc wiedzieli i nie wszyscy do dziś wiedzą, że Krystyna Loska jest mamą Grażyny Torbickiej. Jak to? Pani Krystyna spędziła w telewizji 33 lata i chociaż już jakiś czas nie występuje, twierdzi, że ludzie nadal rozpoznają ją na ulicy i darzą dużą sympatią. Jak sama mówi, te spotkania są bardzo naturalne, bo nigdy nie starała się być inna na ekranie, nie udawała nikogo. Myślę, że to bardzo męczące być kimś innym przed publicznością niż w rzeczywistości. Kiedy zmarł mąż pani Krystyny, zbliżyły się do siebie. Choć pani Krystyna jako indywidualistka nie chciała o tym słyszeć, żeby zamieszkać z córką, choć pani Grażyna nalegała na to już od jakiegoś czasu. Odwiedzam oczywiście Grażynkę, ale mieszkam u siebie i cenię sobie to, że jestem samodzielna, mówiła pani Krystyna. Pani Krystyna też nie lubiła tego tematu, bo mówi, że nie przepada za tym, kiedy publicznie rozprawia się o jej zdrowiu. Wbrew temu, co piszą, jestem w dobrej formie. To jednak przykre uczucie, kiedy zerkam w gazetę i czytam, że jestem ciężko chora. A ludzie stający wokół mnie dziwią się, że ja z nimi stoję i rozmawiam. Na szczęście czuję się znakomicie i to jest dla mnie najważniejsze. Bardzo ważnym momentem dla obu pań było to, kiedy obie zostały odznaczone przez prezydenta Polski za zasługi dla telewizji. Nie każdy może taką nagrodę odbierać z mamą. Natomiast telefon do mamy był rytuałem pani Grażyny aż do czasu, kiedy wybuchła pandemia. Wtedy to pani Krystyna została niejako zmuszona przez okoliczności do tego, żeby zamieszkać z córką, ale chyba na dobre jej to wyszło. Pani Krystyna mówi też, że nie udziela zbyt wielu dobrych rad córce, a to dlatego, że i tak jej córka zrobi jak będzie chciała. Już od zawsze tak było, przemyślała i opinię mamy i taty, a potem zrobiła tak, jak uważała dla siebie najlepiej, no i chyba. O to chodzi. Dziś nie ukrywają, że dochodzi czasem między nimi do spięć. I jak sobie radzą? W sumie jakoś nam się żyje dobrze przez tyle lat. Nawet jak się nie dogadujemy, to na bardzo krótko. Zawsze kiedy w domu była jakaś trudna sytuacja, to siadało się i rozmawiało. Ale są zasady, których pani Grażyna nie może przekraczać, bo inaczej do konfliktów by jednak doszło. Mama nie pozwoli, jest niezależna, wszystko musi robić sama. Ale ja mam podobnie. Obie w kuchni? Nie ma takiej opcji. Najpierw jedna robi swoje, a potem druga, mówi pani Grażyna. A pani Grażyna kiedyś wpadła na pomysł, żeby stworzyć taki długi wywiad, długą rozmowę ze swoją mamą na temat właśnie pracy w telewizji, na temat ich wzajemnych relacji. Grażyna ma zamysł nie tyle na wywiad rzekę ze swoją mamą, ale na wspólną, szczerą rozmowę. Jednak gdy powiedziała pani Krystynie, jaki ma plan, ta zaprotestowała. Nigdy nie lubiła prywatnych zwierzeń, zachowując klasę i dystans. Jednak córce uległa. Wygląda więc na to, że szykuje nam się prawdziwa gratka. Mam nadzieję, że doczekamy się publikacji. A pytana, czy patrząc na córkę, czuje, że właśnie to są takie plony tej jej pracy przez lata, odpowiada. Wie pani, że tak, byłam z Grażynką przez pierwsze 4 lata, bo uważam, że nikt nie zastąpi dziecku mamy. Przerwałam z tego powodu na jakiś czas studia aktorskie w szkole teatralnej. Warto było. A jednak w ogóle nie oczekiwałam od życia zbyt wiele. Brałam i biorę je takim, jakim jest i nie żałuję. Jak widzicie, relacja matki z córką jest czasem iskrząca, być może czasem potrafi nawet sprowadzić na nas pioruny, ale czy jest jakaś piękniejsza? Najważniejsze, żeby ta przyjaźń była przez nas pielęgnowana, nawet jeśli czasem mamy w stosunku do siebie wzajemnie zbyt duże oczekiwania. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i pamiętajcie o wspaniałych prezentach od Printu. Mój kod znajdziecie w opisie, a także w pierwszym komentarzu, kod zniżkowy, który również umożliwi Wam wzięcie udziału w konkursie, a do wygrania jest, przypominam, wyjazd do spa. Kto by nie chciał? Także powodzenia, trzymam za Was kciuki i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa!